Czekaliśmy, czekaliśmy, no i w końcu się doczekaliśmy. AMD dzisiaj prezentuje procesory z 3D V Cachem. Procesory, na które chyba wszyscy czekali od samej premiery soketu AM5. I wydaje mi się, że to jest też poniekąd przyczyna, dlaczego ta platforma miała taki, można powiedzieć, nie najlepszy start. Więc dzisiaj w moich rękach procesor z naprawdę bardzo dużą ilością pamięci podręcznej. Która, jak wiemy, w niektórych grach daje naprawdę bardzo porządnego kopa. I może trochę zaspoileruję wam cały film, ale rzeczywiście, w niektórych tytułach faktycznie przyrosty są mega pokaźne. Nie we wszystkich grach, ale w tych, w których są, są naprawdę duże. Nie przyciągając dalej, lecimy. Procek, który ja mam tutaj dzisiaj, jest to AMD Ryzen 9 7950X3D, czyli 16-rdzeniowy procesor z dodatkową pamięcią podręczną. Z tego, co mi wiadomo, dzisiaj teoretycznie też debiutuje model 7900 z 3D v a także w kwietniu debiutować ma procesor 7700X3D, który wydaje mi się, że może być nawet jeszcze ciekawszą opcją dla graczy. To, co my mamy tutaj, to jest, można powiedzieć, taki flagowiec dla osób, które chciałyby najlepsze z dwóch światów, czyli mieć dużą wydajność w aplikacjach, a także porządnego kopa w grach. 3DV Cache to technologia, którą opracowało AMD, która pozwala im na umieszczenie dodatkowej warstwy pamięci podręcznej bezpośrednio na. Chipletach z rdzeniami. Można powiedzieć, tworzy nam się taka kanapka, i ilość tej pamięci podręcznej jest faktycznie pokaźna, bo w omawianym procesorze jest jej aż 144 MB, gdzie w podstawowym modelu było to około 80 MB. Patrząc na specyfikację, różnica w pamięci podręcznej nie jest jedyna. Wprawne oko zauważy też, że zegary Boost w teorii są takie same, ale zegar bazowy spadł z 4,5 GHz. Na 4,2. Dodatkowo procesor ten ma też zauważalnie niższe TDP o 50W, co akurat może wyjść na plus również pod kątem temperatur. Fanów overclocku zasmuci jednak fakt, że podobnie jak w starszym modelu 5800X3D, możliwość manualnego OC jest zablokowana. Szkoda, jest to rozczarowanie po raz kolejny. Ja bardzo nie lubię, gdy producenci blokują taką możliwość. Na otarcie łez pozostaje. Nam jednak PBO i Curve Optimizer, które akurat w tych procesorach zostały odblokowane, więc o ile manualnie podkręcać tego procesora nie możemy, nie możemy precyzyjnie sterować zegarem, to możemy skorzystać z tych rozwiązań, które są w biosach płyt AM5. Sam procesor do testów wypożyczyło mi AMD. Ten procesor nie zostaje u mnie po testach. Producent nie widział też tego materiału przed publikacją, ani ja nie dostałem za niego ekstra. Pieniędzy. Jeżeli chodzi o platformę testową, to zarówno w platformie Intela, jak i w platformie AMD zostały zaktualizowane biosy do najnowszej wersji, a także w przypadku AMD została zainstalowana specjalna wersja sterownika chipsetu. Jest to ważna rzecz, bo ten driver ma też dodatkowy software, który ma za zadanie optymalizować wykorzystywanie pamięci podręcznej w grach. Gdy ten soft wykryje, że uruchamiana jest gra, i wykorzystuje ona mniej więcej 16 wątków, to przerzuca te wszystkie wątki na jeden chiplet CCX w celu optymalizacji opóźnień. Co ciekawe, mamy też widoczne dodatkowe urządzenie w menadżerze, a także w menadżerze zadań powinny pojawić się dwa dodatkowe procesy. Z moich obserwacji działa to dobrze i faktycznie większość gier, które ja testowałem, przerzuca load na jeden chiplet. I zanim ktoś mi tu zacznie insynuować, że o, to AMD wprowadza jakieś haksy do Windowsa, to uspokajam. Intel z kolei ma podobne rozwiązanie, które nazywa się Thread Director. Działa tak, żeby gry na przykład były uruchamiane na rdzeniach P. AMD ma teraz swój odpowiednik, który przerzuca zadania na jeden chiplet. Tak, i też jako ciekawostkę, do dzisiejszego testu użyjemy sobie 13900KS, czyli teoretycznie najmocniejszego procesora Jaki ma teraz do zaoferowania Intel? Zobaczcie jeszcze pełen spis części, które zostały użyte do przeprowadzania dzisiejszych testów. No, i nie przeciągając dalej, lecimy z tematem. No to klasycznie na start Cinebench R23. I nasz zawodnik z dodatkową ilością pamięci podręcznej ląduje na czwartym miejscu zestawienia ciutkę za 7950X. Specjalnie nie jest to szok, bo CPU ma ciut niższe zegary niż bazowa wersja, no i tutaj Intel zdobywa dwa pierwsze miejsca. Analogicznie Intel rządzi w teście pojedynczego wątku i tutaj przewaga jest naprawdę widoczna. A jak wygląda pobór mocy podczas tego Cinebench R23? No i tutaj słuchajcie, jest też. Niezła akcja, zgłoszony pobór mocy nowego Ryzena to jest 140W. Raz, że jest to mniej niż standardowa wersja, ale popatrzcie też jaki jest to ogromny przeskok, gdy popatrzymy sobie na i9, które wciągają ochoczo ponad 330W. No co jak co, ale to jest naprawdę ogromny plus dla czerwonych. No i 7-Zip. Tutaj Ryzeny wychodzą delikatnie na prowadzenie, a także widzimy, że dodatkowa ilość pamięci cache pomogła procesorowi X3D wyjść na prowadzenie. W V-Ray 5, co ciekawe jednak, pierwsze miejsce zdobył 7950X, ale pozycje od czerwonych utrzymują prowadzenie. Enkodowanie kodeku H265 i tym razem czołówka się nie zmienia. Ależ to jest wyrównana walka, różnice naprawdę bardzo minimalne w granicach błędu pomiarowego. W benchmarku Mozilla Kraken delikatnie wychodzi 13900K i KS. Tutaj jednak wydajność pojedynczego wątku ma znaczenie. Jeśli chodzi z kolei o render mojego projektu w programie Adobe Premiere Pro, to w ścisłej czołówce znajdziemy tylko i wyłącznie procesory Intela. Jeśli natomiast popatrzymy na ilość punktów w 3D Mark Time Spy, to ten benchmark zdaje się dość mocno lubić procesory niebieskich. Syntetyki i syntetykami. Wiemy, że tam dodatkowa pamięć podręczna szało zwykle nie robi. No a jak to wypada w grach? Assassin's Creed Valhalla. O proszę, co my tu mamy? Technicznie o 1 fps średnio wygrywa AMD, ale umówmy się, jest to różnica naprawdę minimalna w granicach błędu pomiaru. Co ciekawe, w CSGO pierwsze miejsce zdobył 7700X oraz 7950X. Widocznie taka ilość pamięci podręcznej w CS nie ma aż tak dużego znaczenia. W Cyberpunku z kolei zwycięstwo musimy ogłosić po stronie procesora X3D. Umówmy się, różnica względem Intela jest Naprawdę niewielka w granicy błędu pomiarowego, ale przeskok względem modelu 7950X jest już duży i sięga 14%. No nieźle. Doom Internal jest ciekawym przypadkiem. Tutaj 13900K i KS osiągnęły wyraźnie lepsze wyniki niż procesor z dodatkową pamięcią podręczną. Jest to różnica na poziomie 8%. Dziedzictwo Hogwartu to dość nowy tytuł i pewnie wydajność będzie się jeszcze zmieniać na przestrzeni aktualizacji, ale tu i teraz wygrywa wyraźnie procesor z 3DV-kaszem o 10%. Przechodząc do Far Cry 6. Ależ to jest wyrównana walka. Widzimy, że ta gra z kolei lubi się z nowymi i9 i dodatkowa pamięć pomogła Ryzenowi, ale nie na tyle, żeby te procesory przegonić i są one szybsze o około 4%. God of War prezentuje bardzo interesujące rezultaty. Nasz 16-rdzeniowiec z dodatkowym cache'em wyraźnie odstaje od reszty procesorów. Obstawiam, że ta gra kiepsko radzi sobie z procesorami, które mają więcej niż 16 wydajnych wątków. Wyraźne zwycięstwo AMD może odnotować w Spider-Manie. Raz, że pokonuje on zauważalnie i dziewiątkę, ale popatrzcie na tą poprawę względem standardowego 7950X. To poprawa o prawie 25% No proszę, tu się dzieje. Ok, a co wy na to, że minimalnie lepszy wynik w Red Dead Redemption 2 wykręcił 5800X3D? No proszę, jednak ta architektura Zen 3 nie taka zła. Niezła ciekawostka, co? Odpaliłem także Wiedźmina 3 bez Next Gen Patcha, bo miałem w sumie dużo procesorów przetestowanych tu wcześniej i widać, że ta gra lubi pamięć podręczną 7950X3D przejechał się jak walec po innych CPU. Tu zobaczymy też po raz kolejny, aż niemal 38% wzrost względem modelu standardowego. Słowem wow! Ale, żeby troszeczkę ostudzić Wasz entuzjazm, muszę też pokazać, jak wygląda sytuacja w Wiedźminie 3 już po next gen patchu. i tu sytuacja kompletnie się odwraca i delikatnie wychodzi na korzyść Intela. No cóż, przewaga dodatkowego keszu gdzieś tak jakby się straciła. I wrócę tu jeszcze raz do poboru mocy. I zmierzyłem tutaj średnią wartość na przykładzie Red Dead Redemption, bo ten benchmark jest dość długi. I co my tutaj mamy? Zobaczcie, okazuje się, że Ryzeny wciągają okolice 70W, gdzie 13900K wciąga 135, a wersja KS aż 164W. Więc biorąc pod uwagę, że Ryzeny mają często bardzo podobną wydajność, albo. W niektórych tytułach minimalnie lepszą, no to jeśli chodzi o efektywność energetyczną, to faktycznie tutaj wymiatają. Ale jak to, kto w końcu wygrał? To który procesor jest lepszy do gier? Moim zdaniem nie możemy wprost odpowiedzieć na takie pytanie, bo to zależy to zależy od silnika gry, to zależy od zastosowanych pamięci, to zależy od wielu wielu czynników. Wydaje mi się, że po raz kolejny mamy bardzo, bardzo wyrównaną walkę i prawda jest taka, że nawet gdy macie pokazany obraz jeden obok drugiego, to te wyniki są tak podobne, a różnice są stosunkowo tak niewielkie, że niezależnie od tego, czy wybierzecie procesor AMD, czy wybierzecie procesor Intela, no powinniście być raczej dość zadowoleni z wyników, jakie one prezentują. Są tytuły, w których AMD zrobiło rzeczywiście ogromny progres, jak na przykład Spider-Man czy Cyberpunk, ale są też takie, w których dodatkowa pamięć podręczna niespecjalnie się przydaje. Jest jeszcze kwestia overclocku. Wszystkie te procesory, które ja pokazywałem, działały na standardowych ustawieniach. 13900K i ks można kręcić bezpośrednio, prawdopodobnie urwać tam jeszcze kilka procent dodatkowo. Nowego Ryzena bezpośrednio kręcić nie można, można korzystać z PBO i tam też pewnie dałoby się urwać kilka FPS-ów. Tutaj również pamięci mają znaczenie. Ja oczywiście ujednolicam pamięć ram, zarówno na Ryzenie i Intelu, ale gdybyśmy chcieli już takie ekstremalne wyniki kręcić, no to Ryzeny gdzieś tam blokują się mniej więcej na poziomie 6600 MHz, a Intel nowe i dziewiątki na dobrych płytach są w stanie dobić czasami nawet do 8000 MHz. I powiem Wam, jeżeli ktoś z Was chciałby zbudować absolutnie najlepszy komputer do gier, to naprawdę ma nie lada orzech do zgryzienia, bo patrząc po wydajności jest ona naprawdę bardzo zbliżona, więc moim zdaniem pozostają do rozważenia inne aspekty, takie jak cena, takie jak pobór prądu, takie jak przyszłościowość platformy, taka jak obsługiwane pamięci RAM. I przechodząc właśnie do temperatur, to nowy Ryzen też dużo lepiej wygląda niż jego standardowy odpowiednik. Standardowa wersja 7950X zatrzymuje się na 95 stopniach, a i 9 na 100 stopniach, więc temperatury tego odpowiednika z 3DV-cashem wyglądają na tej płaszczyźnie naprawdę bardzo atrakcyjnie. No i jest jeszcze kwestia ceny. Ja na ten moment nie znam oficjalnych polskich cen. Procesory te będą w sprzedaży od 20. 8 lutego, czyli od jutra. Ja zostawię wam link w opisie, możecie sobie kliknąć i sprawdzić, czy te procesory już na sklepach się pokazały. Natomiast możemy sobie popatrzeć na tabelkę z cenami MSRP w dolarach. No to 7950X3D ma takie samo MSRP jak 13900KS i nie bójmy się powiedzieć, ten procesor kosztuje dużo. Biorąc pod uwagę, że standardowa wersja 13900K bez tej Eski ma niższe MSRP, a w grach ta różnica jest między tymi dwoma prockami naprawdę stosunkowo niewielka. To patrząc po samych cenach, no 13900K zwykła, moim zdaniem, wychodzi troszeczkę. Lepiej jakbyśmy przeliczyli FPS-y na złotówki czy tam dolary. Natomiast ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało u nas w kraju. Ciekawy jestem, jaka faktycznie będzie oficjalna cena tego nowego Ryzena. Swoją drogą, dwa dni temu miałem okazję porozmawiać z przedstawicielem AMD Martinem i zadać mu kilka pytań, jeżeli chodzi o ten procesor. Więc zapraszam Was do takiego mini wywiadu. Czy technologia 3DV d Cache zmieniła się względem tej zastosowanej w procesorze 5800X 3D? Now to 7000. series the approach has been somewhat similar so that means the the process node is very much the same um, the the X3D uh, die is basically the same. There are some slight firmware adjustments to make that fit for Ryzen 7000 series because obviously AM5 is a little bit different than AM4. In general, let's say in uh, the basics, the X3D or 3D V-cache uh, approach is uh, somewhat similar. Dlaczego seria 7000 z dodatkowym cachem nie obsługuje manualnego OC, tylko PBO i Curve Optimizer? for the first time, you now get pbo as well as curve optimizer. so that is new in this generation. Um, manual overclocking is uh, not available because of the l3 cache, because of the, the way that this um, cpu is basically developed. Um, it does not allow to go over certain voltages where it's not safe anymore. and that's why uh, there is no manual overclocking available. Czy 3DV cache na IHS -a? Um, the z height, so what's basically underneath the lid, is exactly the same for an X3D part, and the way that we've made that possible is by die thinning. So basically, shaving off some of the top layers of the Zen4 core, or making sure that we have enough room to place the X3D uh, die on top of the CCD. Czy w przyszłej generacji AMD Ryzen dodatkowy cache będzie standardem? I would love to give you an answer on that one, but unfortunately, I, I cannot comment on any unannounced products from AMD at this time. So I'm sorry. I can't answer that. Yeah, yeah that was what I suppose. But thank you. <laughs> you can try though. <laughs> Więc to jest kilka takich drobnych ciekawostek, które udało mi się dowiedzieć bezpośrednio u źródła. Myślę, że to zawsze spoko bonus. Dziękuję jeszcze raz Martinowi za to, że poświęcił czas, żeby odpowiedzieć na te kilka pytań. No i dajcie znać, co wymyślicie o tych prockach. Który z dwóch? 13900KS czy ten nowy Ryzen z 3DV kaszem chcielibyście mieć w swoim wymarzonym komputerze? Komentarze są Wasze i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.